O tym, z czego jest wino muszalne, możemy przeczytać w instrukcji opracowanej przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2004 roku, która jest zatytułowana Redemptionis Sacramentum i traktuje o tym, co powinniśmy zachować, a czego unikać w kontekście Najświętszej Eucharystii. Jak widzimy, wino muszalne to nie jest jakiś tam banał. Nie możemy wejść i kupić w sklepie dyskontowym pierwszego lepszego wina. Dlaczego? Dlatego, że ono jest przeistaczane w Najświętszą Krew Zbawiciela. Wspomniana dolewka wody do wina ma bardzo ważną funkcję duchową. Nie jest to tylko bezmyślne powtarzanie palestyńskiego zwyczaju za czasów Jezusa Chrystusa. To jest coś więcej. I zobaczmy, święty Cyprian pisał, że wino bez wody to Chrystus bez ludzi, a znowuż woda bez wina to ludzie pozbawieni Chrystusa, że połączenie wina z wodą mówi o łączności Zbawiciela z ludem. A nawet więcej, bo w Ewangelii według świętego Jana czytamy o nadzwyczajnej reakcji ciała Chrystusa, gdy został przybity mu bok, że wypłynęła wtedy krew i woda. A z kolei, kiedy wsłuchamy się we wrażliwość Kościoła prawosławnego, to dowiemy się, że połączenie wina i wody wyraża połączenie w osobie Jezusa Chrystusa dwóch natur, boskiej i ludzkiej. Zresztą z tego powodu podczas każdego ofiarowania kapłani, wlewając wodę do wina, mówią: przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Kiedy widzisz kapłana, który wlewa wodę do wina w kielichu, to pomyśl o Bożym Narodzeniu. Nie po to, aby za oknem spadł śnieg, tylko po to, aby ten gest uzmysłowił Tobie wspaniałomyślną miłość Boga, że Bóg skorzystał z naszego ludzkiego ciała, aby wyrazić swoją boską miłość.